Dzień dobry, Maciej Niemczyk z tej strony. Jest z nami trener pierwszej drużyny, Szymon Szydełko. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, tak na chłodno od razu tutaj możemy ocenić, według pana, dobry mecz zagraliście, czy coś do poprawy, tak na pierwszy rzut oka? A też ten mecz był taki dla mnie trochę niejaki. Uważam, że nie było jeszcze w nim rytmu, nie czuliśmy tutaj jakichś takich odległości. Widać było, że jest to mecz po dłuższej przerwie i tak naprawdę wiele w nim pozostaje do życzenia. No ale to, tak jak mówię, spowodowane tym, że przerwa, brak rytmu, jakiś taki, można powiedzieć, tutaj też pokłosie swoje mają na pewno zmiany kadrowe, które gdzieś nas też po części dotykają, takie rzeczy organizacyjne, w których gdzieś tam uczestniczymy w tym tygodniu, bo ciągle się nam zmienia liczba ludzi na treningu, ciągle nam się zmienia tutaj jakieś takie, no przez to musimy, może nie zmieniam, bo przez to musimy się dostosować w różny sposób i tacy troszkę byliśmy w tym tygodniu rozbici, ale myślę, że już od przyszłego tygodnia tutaj wiele rzeczy zostało połapanych i od przyszłego tygodnia wszystko zacznie wracać na dobre tory. Był to tak naprawdę tydzień przygotowań przed wami, przed tym meczem. Czy coś, co udało się wam przetrenować na treningach, był w stanie trener zobaczyć dzisiaj podczas tego meczu? Coś tak. Nie ukrywam, że spodziewałem się trochę więcej. Było tam widać parę takich elementów, nad którymi żeśmy pracowali, że gdzieś tam zaczynały funkcjonować, przynajmniej były próby ich wykonania. Nie zawsze nam to wychodziło tak, jakbyśmy tego chcieli, ale to już jest dużo. No, także tak jak powiedziałem do meczu, tak i na to pytanie muszę odpowiedzieć, że gdzieś tam coś było, gdzieś tam coś dzwoniło, ale to jeszcze nie jest to, czego bym sobie życzył i czego bym oczekiwał. Gdy ostatnio rozmawialiśmy, mówił pan, że najtrudniejsze będzie wkomponowanie nowych graczy do drużyny. Czy dzisiaj podczas tego spotkania udało się już zobaczyć, że powoli łapią, o co w tej systemie gry u trenera chodzi? Nie. Jeszcze jesteśmy tutaj w tym daleko. W szczególności też dlatego, że nie pracowaliśmy w tym tygodniu w ogóle nad defensywą, a w tym systemie to jest to bardzo istotne, aby tutaj poprawnie się zachowywać, poprawnie trzymać odległości i w odpowiednich momentach reagować na daną sytuację. I tutaj tak naprawdę to chyba też nas to trochę wybijało z rytmu, bo pojawiały się jakieś tam przestrzenie, w których przeciwnik miał później przewagę i my traciliśmy przez to na jakości. Także no jeszcze daleko. No, nowi zawodnicy, ja uważam, że zostaną wdrożeni do zespołu około, myślę, 2 miesięcy. Każda zmiana tyle nas na pewno będzie kosztowała i nie ma możliwości, że ja tu powiem, że nowy zawodnik dołącza do klubu i on w ciągu 2 tygodni będzie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. To chodzi w naszym graniu. Tak jak mówiłem ostatnio, no może nie gramy jakiejś nie wiadomo jak wymyślnej piłki, jak wymyślnego futbolu, ale jest to trochę inne granie niż w pozostałych klubach. Jak przychodzi do nas zawodnik, który grał na tej samej pozycji w innym klubie, to nie jest to samo. To nie jest po prostu wymiana 1-1, tylko musi nauczyć się trochę nowego, innego sposobu grania i to potrzeba czasu, a żeby to tak naprawdę złapać jakieś tam rzeczy, automatyzmy, pokazała to zima, no, gdzie pracowaliśmy w zimę w ciągu 2-3 miesięcy i tak naprawdę można powiedzieć, że zespół odpalił po 3., 4. tygodniu już trwania rozgrywek w rundzie wiosennej, także no, tyle czasu potrzeba i nie da się ukryć, że jest to jakimś tam w tym stopniu teraz trochę takie niewygodne do końca, ale no trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Podczas meczu robił trener dzisiaj dość dużo zmian. Czy bliżej kolejnych sparingów ta jedenastka się będzie coraz bardziej kształtować, tak jak będzie ona wyglądała w pierwszym meczu sezonowym? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziemy już mogli w następnym, może nie tym środowym, ale już w sobotnim sparingu zagrać się wszystkimi zawodnikami, którzy już są po prostu naszymi zawodnikami, a nie testowanymi, bądź mają przynależność jakąś inną klubową, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jest normalne, że im będzie bliżej ligi, tym trochę więcej będą grali zawodnicy. Będzie trochę większa ta selekcja i będziemy troszkę więcej stawiać na zawodników, którzy będą wybrani do wyjścia w pierwszej jedenastce w pierwszym meczu, no ale tak jak pokazała ta runda, się to często bardzo zmienia i jeżeli ktoś tam gdzieś nie do końca złapie odpowiednie dobre obroty, to mamy
do tej pory mieliśmy i mam nadzieję, że dalej będziemy mieć bardzo wyrównany zespół i ktoś inny będzie wskakiwał na jego miejsce. Po bramce na 2-0 wydawało się, że już mecz macie całkowicie pod kontrolą. Później szybko strzelona bramka na 2-1. Odrobienie strat na 2-2. Czy tutaj zabrakło gdzieś koncentracji, czy po prostu dużo tych zmian na boisku spodobało, że zabrakło gdzieś tam zgrania i, no i z tego powodu po prostu straciliście dwie bramki? Na pewno też. Pierwszą bramkę straciliśmy po błędzie dwóch młodych zawodników, którzy gdzieś tam, no jedno poszło, że tak powiem, zapalnik, bardzo trudne podanie. Druga rzecz, którą gdzieś tutaj też mógł młody zawodnik, no po prostu, mówiąc krótko, wybić piłkę, a nie próbować ratować trudne podanie do siebie. Także tak wpadła pierwsza bramka, druga bramka wpadła tak samo gdzieś tu po nieporozumieniu, później po jakiś tam rykoszet i tak samo to na pewno o tym zaważyło to, że nie mieliśmy na boisku tak naprawdę takiej swojej, tej żelaznej obrony, tylko tutaj takich trochę parę tutaj, żeśmy próbowali różnych wariantów i to na pewno było duży wpływ miał na to, że straciliśmy te dwie bramki. Podczas ostatniego wywiadu powiedział trener, że zawodnik jest tak dobry jak jego ostatni mecz. Czy mając na uwadze, wyobraźmy sobie, że liga startuje w przyszłym tygodniu, po tym dzisiejszym meczu ktoś w głowie trenera jest już pewny pierwszego składu, czy to jest jeszcze sytuacja otwarta na ten moment? Nie, to jest zdecydowanie sytuacja otwarta, tym bardziej, że to jest jeszcze bardzo dużo czasu. No, nie ukrywam, żeśmy w tym tygodniu troszkę zbodźcowali mocniej zawodników i jedni reagują w ten sposób, drudzy w inny. Zawodnicy szybkościowi mają później problem właśnie przy takich treningach, przy takim obciążeniu, żeby gdzieś czuć się bardzo dobrze. Także tutaj na pewno nie będzie to jakiegoś miało wielkiego wpływu. No ale obraz gry zawodnika zostaje w głowie, jakieś tam kilka procent zawsze do tego, co zrobił na boisku, zostaje po jego stronie. No i kto tam większy, lepszy ten obraz stworzy, ten będzie grał w wyjściowej 11 w pierwszym meczu. Jeśli chodzi o nowych asystentów, którzy, można powiedzieć, zadebiutowali dzisiaj przy boku trenera, czy dostali już jakieś zadania na dzisiejsze spotkanie, czy jeszcze było to bardziej kwestia przypatrzenia się i łapania gdzieś tam doświadczenia na następne spotkanie? Dostali już powoli, gdzieś tam dzielimy swoje role, dzielimy funkcje, za które ktoś będzie odpowiadał. Na razie też no, nie wrzucamy chłopaków tutaj, nie wrzucam ja na jakąś głęboką wodę. Gdzieś powoli próbuję im pokazać, jak to ma wyglądać, żeby załapali wszystko, a później już, żeby to funkcjonowało tak, jak ma funkcjonować. Także no, mieli tutaj zadania, także chyba tyle. No, mówię, jak to zostało wykonane, to będziemy patrzeć tak samo tutaj, bo między innymi chodziło o nagrywanie meczu, chodziło o jakieś tam wnioski, później wyciągnięcie, analizę, przygotowanie zawodników do spotkania. Tutaj tak samo Max rano prowadził już trening prewencyjny, później robił rozgrzewkę, także tutaj z takich rzeczy jestem zadowolony. Oni wywiązują się jak na razie ze swojej roli bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak dalej to będzie funkcjonowało. W takim razie gratuluję wyniku i życzę powodzenia w następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.